Kandzior, szybka decyzja, góra czy dół? Pamiętaj, zawsze na górze. Well, to powiem ci, że chujnia wyszła. No, nie ma tragedii. Proszę cię, jasne, że w centrum nie będę sobie obracał kamery, nie wiadomo jak. Kurczę, te zachody słońca są genialne w tej grze. No właśnie, widzę. Jeszcze kamerę się jakoś da dowolnie ustawiać, ale nie wiem jak. Kto w tych czasach jeszcze używa internetu radiowego? Ja w domu, bo mieszkam poza miastem, to znaczy w starym domu. I w sumie ja już nie mieszkam, ale z czego? No to ja przecież nawet to... No teraz, o, to mam LTE, ale mam LTE prawie wszędzie. LTE, my mamy radiówkę puszczone, radio chyba na 3 km, ale działa zajebiście. Wprawdzie 5 megabitów, ale daje radę. Czy tam 6 teraz chyba. A jak się pogoda popsuje, to co jest? Zawsze jest zajebiście. Właśnie o to chodzi, że pogoda nigdy jeszcze nie popsuła. No to musi mieć naprawdę dobrą antenę. No, to oczywiste. Tym bardziej, że no mówię, to jest parę kilometrów ładnych. Nigdy nie było problemów żadnych. Ja pamiętam u mnie, jak zakładali właśnie ten, te radiówki, to jej, tylko wiesz, deszcz zaczął padać czy coś, już chłopaki narzekali na internet. No mówi o nas, nie wiem, tam muszą być dobre te anteny. Tym bardziej, że wiesz co, u nas to chyba jest tak pokombinowane, że jest przekaźnik zrobiony. I do sąsiada jest jedna zajebista antena puszczona i potem już masz lokalnie tylko te kilkadziesiąt metrów. A, czyli po prostu antena podaj dalej. Mhm. Nie, no to u nas była tylko jedna, co nie na całą miejscowość i to wiesz, mówię, tak chłopaki narzekali. A ja od początku kabelek, telekomunikacja. Ta. Jakby nikt na telekomunikacji nigdy nie narzekał. Nie, no. Fakturę za czerwiec zapłaciłem tylko za tydzień czasu używania internetu. No. Energy? A, bo się teraz będzie zbierać. No i super. No ja na przykład to teraz zapłaciłem abonament za telefon i tableta. To dzisiaj mi przyszła korekta do faktury i 30 zł mniej, bo gdzieś się tam pomylili i 3 dychy mniej. No cóż. I z racji tego, że pomylili się, dostałem jeszcze giga internetu do telefonu gratis przez 4 miesiące. Sprytne. Co mówisz? Sprytne. Ja w tym momencie w telefonie chyba 2 giga mam.
No ja mam normalnie 3, a teraz mam 4 przez 4 miesiące. O, ale to pewnie z tego trochę więcej. Normalnie też korzystasz, prawda? Znaczy... Głównie to wiesz, tyle co wejdę sobie pocztę, sprawdzę Facebook, Instagram i wiesz, i tyle. I ewentualnie, nie wiem, aktualizacja do pogody mi się ściągnie, ewentualnie z nawigacji, tylko co nie mapa i tyle. No, a tam są. Bo tak, to na tym, jak jestem w pracy, no to nie używam, co nie? To w ogóle mam nawet internet wyłączony, żeby ten z Facebooka mi nie przychodziły powiadomienia. A jak jestem na stacji, to tam mam Wi-Fi. No, ja jestem praktycznie wszędzie na Wi-Fi. To tyle dobrze mam. Dobra, o czymś zapomniałem. Radary nigdy nie stawiałem. No ja nawet mam jeszcze zapisany ten, twoje Wi-Fi w telefonie. A, moje Wi-Fi dużo osób ma chyba. Następnym razem jak będę jechał do ciebie, to ten, to wezmę tableta. Zobaczysz. Jak masz na Androidzie oba, to automatycznie ci się hasło do Wi-Fi kopiuje. Nie wiem, czy wiesz. No wiem, że można to skopiować. To znaczy chodzi mi przez, jak masz na Google, na koncie Google'owym, to automatycznie się zapisuje. Znaczy ja tylko tego, tylko telefon mam podłączony pod konto Google. A, no mówię, jakbyś tablet podłączył, to i nawet hasło do Wi-Fi ci kopiowało. Tego to akurat nie wiedziałem, no to nic, jutro najwyżej się nie trochę pobawię. Ale powiem ci, że bateria nawet w tym kurde moim tablecie ładnie trzyma. Naładuję go na pełno, to spokojnie 9 godzin mogę się nim bawić, oglądając, jak nie wiem, jakieś filmy na tym, muzyki słuchając non-stop. No powiem ci, filmy i muzyka to dla tabletu teraz jest żadne. Wyzwania, spróbuj jakąś grę włączyć. Ja to po co ja mam tableta, żeby kurde grać na nim? No. Nie. Ja głównie jakieś rzeczy czytałem tak naprawdę. Czy to newsy, czy nawet książki czasem. To powiem ci, że ja na przykład teraz ściągnąłem sobie kilkanaście książek. Nawet fajnie mi się czyta na tablecie. Też zależy jaki ekran. Dziesiątka. Bardziej o rozdzielczość mi chodzi i jakość ekranu. Czy IPS, czy co? No wiesz co, że nawet nie wiem. Jakoś nie zagłębiałem się bardziej w dane techniczne tego tableta. Jezus, czołgi przejeżdżają, wszystko się pali. Masa. Nie wiedziałem, że takie szczegóły są. Przy tej skali to... Ciężko, maksymalne jakieś szczegóły. Kill it with fire. Da radę zabić? No dobra. Niech te pojadą. Faktycznie będzie with fire. Ej, on był mój. Ja się tak nie bawię. Jaka hamuła. Nie dali pograć.
Co dostałem? Rozdzielczość mam 800x1280. A wyświetlacz IPC LCD. Dobra, teraz kolejne pytanie. 1, 2 czy 3? Może tym razem lepiej pójdzie. Środek. Jednak obstawiałbym któryś z krańcowych. To lewe czy prawe? Bo środkowe to jest chyba zakończenie. To bierz lewe. Masz niezdrowe poglądy najwyraźniej. Skoro to tak cię w lewo ciągnie. Ty, ale powiem ci tyle, no ten tablet to ma nawet niezły ten Wi-Fi. Znaczy nie wiem, czy to jest do Wi-Fi, czy do czegoś. HSDPA 42.2. To jest 3G. Tu do internetu jest. LTE do 150. Ale to będzie kryjówka. A wiesz, ile w Lublinie na LTE już złapałem? 80. Well. Na 20. O 3 nad ranem. To jest pomocnik. No dobra. Co jest? Ciekawe. Co? Nic. Tam mi się budowniczy wkleił w budynek. Jakim kurwa cudem? Ja wiem, blask po prostu. Dobra. O, i teraz możemy budować. Nic, ja to idę zapalić, zaraz wracam. No i dobra.
jest ładne wydobycie, jeszcze trochę dobudujemy. Dobra, ile was tu jest? 10 weźmiemy. Dla tego rachunku. Dobra, to już muszę manualować, chyba. Dziewięciu, jechać dziesiąty. Dwóch do budowania. Obrony. Mur też można zrobić. Zostawcie coś dla mnie. Jezus, już. O. Ja mam przynajmniej energię popracować. A tym razem jest mój. Nawet nie zdążę dobrze się rozbudować. Chciałem się podział już. No. Nie. Po jednej wystarczy.
Dobra, prądu nie zabraknie. Zwiat idzie za nim. O, przynajmniej szybko w tejże można budować. Ty, a ty się nie pierdzielaj. Ty możesz działka wybudować. Jest prąd. Co jest? Zabiję wszystkich moich? Seriously. No bez jaj. Dobra, wiesz co, Kamilu, ja to lecę spać, bo rano mam budkę. Muszę kumplowi pomóc to parę rzeczy ogarnąć z samochodem. Także jak ktoś, to się gdzieś, nie wiem, na tygodniu pewnie się gdzieś styknęły. Spoko. No łap mnie jak coś, ja jestem na miejscu. No ja daleko już teraz do ciebie też nie. No, no, dobra. No, no na razie skończymy się. Na razie. No, to było kiedy to the fire. Okej, okay, explore. Unduplicate. Ja tak też ten się nadawał, ale... Dobra, macie. No, nie? Yeah.